Na początku to ja byłem tak jak większość chyba dzieciaków, które przychodzi do boksu, dość niegrzeczny. Wpadłem w środowisko kibiców. Ten boks trochę uratował mi życie, bo dzisiaj pewnie nie byłoby mnie tutaj, tylko mógłbym być w innym miejscu po prostu. Przede wszystkim honor, mi się wydaje. Każdy człowiek powinien być honorowy. Kraj mamy cudowny i myślę, że honor i patriotyzm to są dwie takie cechy, które można mi zapisać. Karina jest bardzo ambitna, zacięta, co by się nie działo, ona się nie poddaje, można jej rozciąć łuk, można jej nos położyć na bok, na twarzy, ona i tak będzie szła do przodu. Najbardziej bym chciała stoczyć walkę o Mistrzostwo Świata już w tym roku, bo marzę o tym od dawna. Tytuł europejski też mnie bardzo ucieszył, ale jednak zdobycie Mistrzostwa Świata to jest mój największy cel. Oczywiście celuję w mistrzostwo sportowe. Myślę, że jeszcze kilka walk, żeby nabrać doświadczenia i będę gotowy na najlepszych na świecie. Najważniejsze, że gala jest w Tarnowie, w mojej rodzinnej miejscowości. Zapraszam serdecznie na pewno na tą galę.